Prezydent Katowic przedstawił dziś raport o stanie miasta za poprzedni rok. Sesja absolutoryjna daje też możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom. Jedna z nich dotyczyła głośnej uchwały Lex Burowiec. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej niezgodność z prawem. Sprawa dotyczy przyszłości welostrady Katowice-Sosnowiec. Karolina Komada. Prezydent Marcin Krupa jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium. Wcześniej podsumował swoje działania w zeszłym roku. Na zadania zawarte w tym raporcie należy popatrzeć nieco szerzej, w kontekście kilku lat. Tych, które już za nami, ale przede wszystkim tych, które przed nami. Ponieważ to, co się dzieje się w okresie wieloletnim, a posiada wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest poprawa jakości życia katowiczanek i katowiczan. Prezydent w swoim raporcie przypomniał m.in. o metamorfozie ulicy Warszawskiej, nowych drogach rowerowych czy o zielonych inwestycjach w mieście. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że wszystko doskonale wyszło w roku 2023. Tak do końca oczywiście nie jest. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi, a ci, którzy robią bardzo dużo, często popełniają błędy, które są tylko i wyłącznie wyupuklane na zewnątrz, a nie widzi się przez to szeregu wielkich, wspaniałych spraw, które zostały zrealizowane w przestrzeni określonego czasu, w tym przypadku roku 2023. I to o tych sprawach mówili mieszkańcy. Sesja absolutoryjna to szansa dla nich, aby aktywnie uczestniczyć w debacie. Choć były głosy uznania, pojawiły się też głosy krytyki. Poruszono m.in. temat uchwały w sprawie inwestycji Lex Developer na terenie dzielnicy Burowiec. Uchwała 1320 dotyczyła zgody na ewentualne postawienie osiedla na optymalnej trasie welostrady. Nie będę o tym mówił dużo, ale dwa zdania muszę, ponieważ aż 10 radnych dzisiaj obecnych nie uczestniczyło w tamtych obradach, więc być może nie wiedzą lub nie pamiętają, że towarzyszyło temu ogromne napięcie. Władze miasta i radni rządzącej do niedawna Katowicami koalicji chcieli umożliwić prywatnemu inwestorowi zabudowę byłego terenu kolejowego na Burowcu. Miało się to odbyć wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 27 maja tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że uchwała w tej sprawie jest niezgodna z prawem. Brak uzasadnienia z podaniem motywów, dla których zupełnie zignorowano głosy urbanistów i setek mieszkańców, brak drogi dojścia zgodnej z ustawą do szkoły, i brak drogi dojścia do terenu rekreacji zgodnej z ustawą. Wszystkie te trzy argumenty sąd uznał, a wystarczyłby chociaż uznanie jednego z nich do tego, aby ta uchwała została uznana za wydaną niezgodnie z prawem. Głos zabrało także trzech innych mieszkańców. Ich uwagi dotyczyły m.in. kwestii dotyczących mieszkalnictwa, polityki senioralnej czy perspektyw młodych mieszkańców miasta.